Pięknym naszej szkoły. Jest to wielki dzień, który sobie zachowujemy jeszcze w sercu swoim i dlatego też dzisiaj sprawuję tę najświętszą ofiarę w intencji Was wszystkich, w intencji Waszej drogiej szkoły, która przeżywa tak piękne święto nadania imienia i poświęcenia sztandarza. Przeprośmy teraz Pana za wszystkie nasze przewinienia, bo chcemy z czystym sercem złożyć Bogu najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem życia Bogu czyniłem w zaniedbaniu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed obłagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: ten ma Waszej szkoły i nadania imienia. Wypowiadam słowa serdecznego podziękowania pod adresem Pana Dyrektora, Pani Dyrektor, która dzisiaj tak serdecznie powitała i pozdrowiła nas wszystkich. Wyrażam słowa podziękowania pod adresem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców za zaproszenie na tę doniosłą chwilę. Jest z nami szczególnie zjednoczony ksiądz biskup Edward. Radością moją jest, że dzisiaj mogę stać przy tym ołtarzu, mogę sprawować tę najświętszą ofiarę i jako biskup mogę objąć serdeczną modlitwą wszystkich nauczycieli, absolwentów tutejszej szkoły, ale także zwłaszcza dzieci i młodzież Waszej szkoły. Modlę się za tych nauczycieli i uczniów, którzy już odeszli do Pana i dziś ich polecam miłosierdziu Bożemu. Proszę Boga o błogosławieństwo dla wszystkich żyjących. Niech Pan będzie dla nich wsparciem i nagrodą za trud wychowania. Niech będzie radością we wszelkich poczynaniach. To dzisiaj w Rzeczenicy prawdziwe święto. Święto szkoły. Czujemy obecnie na sobie szczególny ciężar i wagę chwili. Ze szkołą wiąże się tak wiele wspomnień i przeżyć z dzieciństwa i młodości. Dla tak wielu absolwentów i nauczycieli to przecież ich szkoła, a z nią cała bliska ojczyzna, to przecież ich szkoła, to bliska mała ojczyzna, którą tworzą twarze najbliższych kolegów, koleżanek, znajomy krajobraz, droga i horyzont, za którym codziennie chowa się słońce. Szkoła, w której ze szkolnych lektur poznawałem moją wielką ojczyznę i jej niełatwą historię oraz uczyłem się kochać bliźnich żyjących wokół mnie, tych, których znałem po imieniu i tyle razy codziennie mijałem. Dzisiaj cieszymy się bardzo i radujemy z dzisiejszego święta, które przecież jest świętem nadania tutejszej szkole imienia generała Władysława Andersa, wielkiego patrioty i wielkiego żołnierza, który poświęcił swoje życie ojczyźnie. Także dzisiaj chcemy wziąć szczególny udział w uroczystości poświęcenia sztandaru. Wszyscy sobie uświadamiamy jeszcze bardziej rolę i znaczenie szkoły w życiu każdego z nas, bo przypominam, że szkoła nie rodzi się tam, gdzie zniesiono mury szkolne i ich wnętrza wyposażono w należny sprzęt, bibliotekę i pracownię, lecz przede wszystkim tam, gdzie jest nauczyciel i uczniowie zgromadzeni w jedno. Szkoła szkoła jest tam, gdzie nauczyciel karmi młodych ludzi prawdą, na wzór matki karmiącej swe dziecko własną piersią. Niedorosły jeszcze i młody człowiek bardzo potrzebuje pokarmu prawdy, drogowskazu na życie dorosłego przewodnika, który by mógł go wprowadzić w pełniejsze człowieczeństwo. Szkoła jest wszędzie tam, gdzie jest nauczyciel z uczniami. Choćby za budynek szkolny służył mu drewniany barak, kawałek łąki pod lasem, czy choćby budka na przystanku autobusowym. Przeżyliśmy to bardzo w minionych latach, zwłaszcza w latach ostatniej wojny. Ukochani drodzy, dzisiaj Ewangelia mówi nam o talentach. Jest ona wezwaniem Jezusa do odpowiedzialności za otrzymane dary i łaski. Podobni jesteśmy my do sług bogatego Pana, który przed wyjazdem w podróż dał w dzierżawę swoje dobra, by nimi zarządzać w sposób przynoszący zysk. Każdy był wyposażony w różne talenty. Za czasów Jezusa talent był jednostką pieniężną i jeden talent równał się zapłacie za 6 tysięcy dni roboczych. Nawet ten sługa, który otrzymał najmniej dóbr, jeden talent, otrzymał wielką sumę pieniędzy. Otrzymaliśmy od Boga wszyscy niezliczone dary, życie, rozum, wolę, wolność, czas, dobra materialne. Otrzymaliśmy także wiele darów duchowych, a jako chrześcijanie cieszymy się właśnie darem uczestnictwa w życiu Bożym. Jan Paweł II, ten przecież wspaniały nasz rodak, który zasiadł na stolicy Piotrowej, który umiał wykorzystać właśnie młodość wspaniale i który nawet umiał szczególnie łączyć lata formacji szkolnej w ścisłej współpracy z Bogiem. Jego właśnie droga do szkoły rozpoczynała się od odwiedzin kościoła parafialnego i rozmowy z Bogiem na klęczkach w Maryjnej kaplicy. Jest dla wszystkich uczniów i całej młodzieży szkolnej przykładem wykorzystania czasu młodości. Znał wartość czasu, umiał wykorzystać ten właśnie czas maksymalnie. Z okna swego domu spoglądał na wieżę kościoła zegarem i napisem: czas ucieka, wieczność czeka. Tak więc pięknie się składa, że oczywiście ta współpraca z Bogiem i umiejętne wykorzystanie czasu doprowadziły go nawet na stolicę Piotrową. Ten właśnie chłopiec, Polak z Wadowic, zasiadł na stolicy Piotrowej i dał całemu światu wspaniałą lekcję. Uczył, jak żyć, jak umierać, jak wchodzić do domu Ojca Niebieskiego. Drogie siostry i drodzy bracia, przypowieść przed chwilą usłyszana jest szczególnie aktualna dziś, kiedy żyjemy w czasach prymatu wartości materialnych nad wartościami duchowymi. Dziś, kiedy konsumpcja, sukces, gromadzenie dóbr materialnych jest ważniejsze od zabiegania o dobra duchowe. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przeciwny przykład miłości i przez niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci. Pobłogosław ten sztandard należący do tutejszej wspólnoty szkoły. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i ochotnie nieśli pomoc innym. Za przyczyną naszych świętych, za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II, udziel pomocy wszystkim, którzy się wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Poświęcenie sztandaru naszej szkoły. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. sytuacji. Przeżyłem także akurat ten, kiedy rozpocząłem to słowo od tego właśnie tego przypadku tutaj szczególnego także i dlatego trochę może to właśnie ten początek trochę mi tam no, był taki trochę skomplikowany. Ale dziękuję Wam wszystkim gorąco, całej tutejszej szkole za to piękne zaproszenie i cieszymy się, radujemy, świętujemy dalej. Niech Bóg błogosławi szkole. Udzielę teraz błogosławieństwa całej dyrekcji, wszystkim nauczycielom i oczywiście dzieciom, młodzieży i całej wspólnocie parafialnej, wszystkim tutaj obecnym. Dziękuję. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Odbudujemy dla dzięki. Wyjdziemy wszyscy teraz tutaj, wyjdziemy z kościoła. Tych talentów nie przydało się było. Dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa i proszę o powstanie. Całość na moją komendę. Baczność, poczty sztandarowe wprowadzić. Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przewzięła, szanowni bierzemy. Nasz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem. Witamy serdecznie wszystkich na dzisiejszej uroczystości. Dzień 10 maja 2013 roku zapisze się na pewno w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. Właśnie dzisiaj nastąpi oficjalne nadanie szkołą imienia generała Władysława Andersa i przekazanie sztandaru społeczności zespołu szkół w Rzeczenicy. Dlatego też jest nam niezmiernie miło, że w tej uroczystości biorą udział następujące poczty sztandarowe: Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów z Czerska, drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach imieniem generała Władysława Andersa, II Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskich w Czarnym, XI Batalionu Ewakuacji Sprzętu w Czarnym, Strzeleckiego Bractwa Pułkowego w Czarnym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczenicy, Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy. Oraz poproszę delegację radnych gminy Rzeczenica o umieszczenie nowego sztandaru na stole. Dziękuję bardzo i proszę o zajęcie miejsc. O zabranie głosu poproszę dyrektora szkoły, pana Janusza Wystra. Witam wszystkich serdecznie na uroczystości nadania imienia generała Władysława Andersa w Szkole Podstawowej w Rzeczenicy, Gimnazjum Rzeczenicy oraz przekazania sztandaru. Szczególnie gorąco chciałbym powitać świadków historii, tych, którzy osobiście walczyli pod dowództwem naszego patrona, bądź byli z nim związani pośrednio, żołnierzy koła Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Sił Zbrojnych na Zachodzie w Czesku. Mieszkańca naszej gminy, porucznika Władysława Brukowskiego. Przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa diecezji koszalińsko-gołobrzeskiej Pawła Cieśnika. Władze oświatowe nadzoru pedagogicznego z pomorskim kuratorem oświaty panią Elżbietą Wasilewką na czele. Witam panią dyrektor w Kościerzynie, panią Halinę Uchman i witam Dawa. I witam starszego dyrektora delegatury w Kościerzynie, panią Aleksandrę Łasicką. Witam władze samorządowe, pana starostę Człuchowskiego Aleksandra Kappa. Rzeczenica Lecha Zwolińskiego. Dowódcę 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej podpułkownika Sławomira Mileckiego. Dowódcę 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu w Czarnym podpułkownika Andrzeja Murawskiego. Oraz pozostałych szefów służb mundurowych. Witam szefów pozostałych służb mundurowych, Człuchowskiego witam nadleśniczych nadleśnictw Człuchowa, Miastka, Czarnego i Przelewu. Przedstawicieli Strzeleckiego Bractwa Okrutowego w Czarnym. Prezesów gmin i stowarzyszeń. Dyrektorów placówek oświatowo-kulturalnych z dyrektorem II Korpusu generała Władysława Andersa w Województwie panią Marią Kałas na czele. Witam właśnie gorąco byłych nauczycieli, pracowników Rzeszenickiej Szkoły, rodziców, grono pedagogiczne i uczniów zespołu szkół rzeszenickich. Szkoła Polska w Rzeczenicy została utworzona 18 września 1945 roku. W roku 1999 w budynku zaczęło funkcjonować obok siebie szkoła podstawowa i gimnazjum, które od 2008 roku wchodzą w skład zespołu szkół Rzeczenicy. Dzisiejsza uroczystość jest jedną z najważniejszych w historii rzeczenickiej oświaty. W tym dniu szkoły przypomniał generała Władysława Andersa. Wybuchy społeczność szkolną zainspirowały i przebrały m.in. wcześniej obchodzone uroczystości patriotyczne, katem Koncercie Zapomnienia, czy też rocznicowe poświęcone zbrodni katyńskiej Spirali. Słowa katem i Spiracy łączą się z życiorysem naszego patrona, który zarówno upominał się o pomordowanych w bestialski sposób polskich oficerów, jak i wyprowadził z niemieckiej ziemi ponad 100 000 polskich żołnierzy i ich rodzin. Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu w powiecie Kutnowskim. W 1910 roku rozpoczął naukę w szkole podoficerskiej, następnie podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Rydze. Z chwilą wybuchu I wojny światowej został powołany do armii rosyjskiej. Był trzykrotnie ranny, a zanadto otrzymał odznaczenia wojenne. Na wieść o formującym się korpusie Polski generała Pawła Wąsickiego wstąpił do niego niezlegając. Gdy Polska odzyskała niepodległość, brał udział w powstaniu Wielkopolski, a później Grzegorz Brociąk objął dowództwo pierwszego pułku Banków Wielkopolski, na którego czele wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką. W 1921 roku wyjechał do Francji i tam podjął studia w paryskiej wyższej szkole wojennej. Marszałek Piłsudski w uznaniu wojennych zasług jego honorowej postawy w trudnych sytuacjach mianował go dowódcą samodzielnej brygady kawalerii na Wołyniu. Po kilku latach został mianowany generałem brygady. We wrześniu 1939 roku poprowadził do boju nowogródzką brygadę kawalerii. Kiedy 17 września Rosjanie przekroczyli granicę Rzeczypospolitej, brygada walczyła z Niemcami na Wołyszczyźnie, idąc w kierunku broniącego się Lwowa. Wobec zaciskającego się pierścienia Polski niemieckich i rosnącego zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego generał postanowił rozproszyć oddziały na mniejsze grupy, które miały przedostać się na Węgry. Podczas jednej z takich prób został ranny 29 września w okolicach Sambora, dostaje się do niewoli sowieckiej. W lutym 1941 roku zostaje przewieziony do więzienia NKWD na Łubiance w Moskwie. Z opresji uratował po wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej, w wyniku której zostały ponownie nawiązane stosunki między Polską i ZSRR. Generał Anders wyszedł na wolność 4 sierpnia. W tym okresie docierały do niego pierwsze oficjalne informacje o więzieniu. Na jesieni 1939 roku tysięcy polskich oficerów w obozach specjalnych w Starobielsku, Kozielsku czy Ostaszkowie. 11 sierpnia 1941 roku generał Anders został awansowany na generała dywizji oraz otrzymał propozycję dowodzenia tworzącą się Armią Polską w Związku Radzieckim. Tworzenie armii przebiegało z dużymi oporami, brakowało broni, umundurowania i żywności. Stan zgłaszający się wypuszczanych z łaków i więzień żołnierzy był opłakany. Generał Anders nie miał złudzeń co do stosunku sowieckich Polaków, dlatego generała nie opuszczała myśl o jak najszybszym wyprowadzeniu Polaków z domu niewoli do kontrolowanej przez Brytyjczyków Persji, czyli Iranu. Po przybyciu do Iranu generał Anders całą swoją energię skierował na swoich żołnierzy, aby doszli do pełnej formy i kondycji fizycznej i wojskowej. W latach 42-43 polskie oddziały zostały przemianowane na Armię Polską na wschodzie. Wkrótce dołączyła do nich wstawiona walkami w Afryce Północnej samodzielna brygada strzelców karpackich. Władysław Anders cieszył się wielkim autorytetem wśród polskich żołnierzy, był dla nich nie tylko dowódcą, lecz również przyjacielem i opiekunem, któremu ufali i za którym poszliby wszędzie. Dla swoich rodaków starał się stworzyć warunki normalnego życia. Zakładano szkoły powszechne, średnie, drukowano podręczniki, słowniki. Tysiące osieroconych dzieci kierowano do nowo zakładanych sierocińców. Następnie Armia Polska na wschodzie została przemianowana na II Korpus Polski. Na początku 1944 roku generał wraz ze swoimi żołnierzami wylądował we Włoszech. Jednostki II Korpusu w liczbie 50 000 zostały podporządkowane brytyjskiej 8 Armii. 23 marca 1944 roku polskim jednostkom wyznaczono jedno z najtrudniejszych zadań na froncie włoskim, którym było zdobycie i opanowanie masywu Monte Cassino, najsilniejszego punktu oporu armii niemieckiej na tzw. linii Gustawa. Była to jedna z najcięższych bitew II wojny światowej. Niemcy zdołali odeprzeć szturmy oddziałów brytyjskich, amerykańskich i nowozelandzkich. Mimo to generał był przekonany, że zdobycie Monte Cassino rozsławi polskiego żołnierza i przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski w obozie aliantów. Walki rozpoczęły się z 11 na 12 maja i po zaciętych bojach 18 maja 1944 roku polski sztandar załopotał na ruinach Trzaszkowa. W tej krwawej, wyczerpującej bitwie zginęło około 900 żołnierzy polskich, a 3 500 zostało rannych. Ogólne straty aliantów w tym rejonie walk to 50 000 żołnierzy. Po otwarciu drogi na Rzym żołnierze II Korpusu zdobyli Anconę, przełamali linię Gotów i walczyli o Bolonię. Pod koniec wojny, w okresie od lutego do maja 1945 roku, generał Anders pełnił obowiązki naczelnego wodza. Szlak bojowy II Korpusu Polskiego i tym samym jego dowódcy dobiegł końca w dniu kapitulacji wojsk niemieckich we Włoszech 28 kwietnia 1945 roku. Dla generała Andersa rozpoczął się nowy okres, w którym główną troską był dalszy los żołnierzy oraz wszystkich Polaków, którzy z ważnych przyczyn znaleźli się na zachodzie. Po wojnie generał Anders zamieszkał w Londynie, gdzie niezwłocznie rozpoczął pracę niepodległościową. W latach 1946-1954 był naczelnym wodzem i generalnym inspektorem Polskich Sił Zbrojnych. W maju 1954 roku został mianowany generałem obrony. W życiu prywatnym był dwukrotnie żonaty, miał 2 córki i syna. Zmarł 12 maja 1970 roku, prawie dokładnie w rocznicę rozpoczęcia bitwy o Klasztor i można powiedzieć 2 dni po dzisiejszej dacie naszej uroczystości, którą tutaj dzisiaj obchodzimy. Zgodnie z jego życzeniem został pochowany na cmentarzu u podnóża Monte Cassino. W roku 1989 decyzją Rady Ministrów uchylono haniebną uchwałę pozbawiającą generała Władysława Andersa obywatelstwa polskiego. W 1995 roku generał Władysław Anders został pośmiertnie odznaczony najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczpospolitej Polskiej Orderem Orła Białego. Za zasługi otrzymał łącznie 36 odznaczeń z 10 różnych krajów. Przyjmując za patrona szkół imię generała Władysława Andersa, nie upamiętniamy klęsk, upamiętniamy heroizm, honor, odwagę, patriotyzm i zwycięstwo ducha. Nie czcimy śmierci, ale zwycięstwo nad śmiercią. Czcimy bohatera, który wolał zginąć, czcić Boga i Ojczyznę. Niech będzie zawsze dla nas przykładem i wzorem do naśladowania. Proszę wszystkich o powstanie. Zarówno w życiu pojedynczych osób, jak i różnych społeczności bywają takie chwile, które na długo pozostają w sercach. Taka chwila staje się dziś naszym udziałem. Teraz nastąpi uroczysty moment nadania imienia szkole, wręczenia uchwał i odebrania aktu nadania imienia szkoły. Uchwała nr 27/2023/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie nadania imienia szkoły podstawowej w Rzeczenicy. Rada Gminy Rzeczenicy uchwała co następuje. Paragraf 1. Nadaje się szkole podstawowej w Rzeczenicy imię generała Władysława Andersa. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Urzędowi Gminy Rzeczenica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Uchwała nr 27/222/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Rzeczenicy. Rada Gminy Rzeczenica uchwała co następuje. Paragraf 1. Nadaje się Gimnazjum Rzeczenicy imię generała Władysława Andersa. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, wyrazem szacunku i uznania dla głównych fundatorów sztandaru są pamiątkowe gwoździe umieszczone na jego brzegu. Prosimy o wystąpienie odczytywanych fundatorów do symbolicznego przybicia gwoździ i wpisanie się do sieci pamiątkowej. Poproszę również Pana Dyrektora o pomoc w tym ważnym momencie. Ja będę odczytywała. Poproszę Pana Adama Przewodniczącego, Przewodniczącego Rady Rodziców. Poproszę Pana Aleksandra Garba, starostę powiatu człuchowskiego. Poproszę Pana Zygmunta Wilczyka, Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. Poproszę Pana Jana Witko, przedstawiciela Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie. Poproszę Pana Adama Mielniczka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Człuchów. Poproszę Pana Ireneusza Jastrzewskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie. Poproszę Pana Janusza Schrödera, Nadleśniczego Nadleśnictwa Miastko. Poproszę Pana Grzegorza Brociaka, Prezesa Zarządu Poldanor S.A. w Przechlewie. Poproszę Pana Piotra Wyrwicza, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczenicy. Poproszę Panią Agnietę Kasperowicz, członka Zarządu Stowarzyszenia Kobiety w Działaniu. Poproszę prywatnych fundatorów, Państwo Hannę i Lecha Zwolińskich. I poproszę Pana Janusza Wystron, dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczenicy, który wbije gwóźdź w imieniu pracowników Zespołu Szkół w Rzeczenicy. W imieniu społeczności szkolnej dziękuję bardzo wszystkim fundatorom. Szanowni rodzice, nauczyciele, uczniowie, oto kolejny ważny moment naszej uroczystości. Przekazanie sztandaru szkoły. Za chwilę Przewodniczący Rady Gminy Rzeczenica wręczy sztandar dyrektorowi, który następnie zostanie przekazany Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Proszę Państwa o powstanie. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gminy Rzeczenica, dyrektor zespołów szkół w Rzeczenicy. Do ceremonii przekazania sztandaru wystąpi. Panie dyrektorze, w imieniu Rady Gminy przekazuję ten sztandar Szkole Podstawowej imienia generała Władysława Andersa i Gimnazjum imienia generała Władysława Andersa jako symbol tradycji patriotycznych i szacunek dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli. Dziękuję bardzo za ten cenny dar. Jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Dziękuję bardzo. A teraz nastąpi przekazanie sztandaru uczniom. Obrzęd sztandarowy do przekazania sztandaru wystąpi. Drodzy uczniowie, przekazuję Wam ten cenny dar, jakim jest sztandar. Niech będzie zawsze symbolem Waszej godności. Strzeżcie jego honoru. A teraz nastąpi prezentacja sztandaru. Awers wykonany jest w kolorze gris. W środkowej części umieszczony jest portret generała Władysława Andersa. Otaczają go napisy: Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum imieniem generała Władysława Andersa. Sztandar okrzyty jest złotymi gwiazdami, a drzewiec zakończony jest okuciem z orłem koloru złotego. Rewers wykonany jest z satyny na kolorze czerwonym. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Orła otaczają napisy Rzeczpospolita Polska i Bóg, honor, ojczyzna. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski narodu, symbolem małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć. W dalszej części uroczystości przedstawiciele szkoły złożą ślubowanie. Całość na moją komendę baczność! Uczniowie wyznaczeni do ślubowania wystąpią. Do ślubowania. My, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczenicy, w obecności naszych rodziców, nauczycieli, zaproszonych gości, naszej ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, patronowi i Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy. Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Wyrabiać w sobie silną wolę jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, gminy i ojczyzny. Ślubujemy! Po ślubowaniu uczniowie wstąpią. Poczet sztandarowy wstąpił. Z Polski. Proszę Państwa, jesteśmy po bardzo uczestnym ceremoniale. Wiem, że nasi drodzy goście pragnęli podzielić się swoimi odczuciami i uwagami. Oddajmy im teraz głos. Proszę bardzo o zabranie głosu przez Pana Wójta gminy Rzeczenica i gospodarza dzisiejszej naszej gminy Lecha Zwolińskiego. Jego Ekscelencjo, Pani Kurator, Panie Starosto, Szanowni Goście, Kombatanci, Drodzy Uczniowie, Koleżanki, Nauczyciele i Rodzice. Pozwolicie Państwo, że zanim przekażę na ręce dyrektora upominek, pamiątkę, która myślę uwieńczy dzisiejsze święto, podzielę się kilkoma refleksjami związanymi z tą doniosłą uroczystością. Te refleksje związane są z tym, że z wykształcenia jestem historykiem. Byłem długoletnim pracownikiem tej szkoły, a obecnie pełnię funkcję wójta gminy Rzeczenice. Patron szkoły. W gazetce, która ma dokumentować to wydarzenie, jest zamieszczony cytat, który wypowiedział generał Władysław Anders. Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Myślę, że ten cytat wypowiedziany blisko 70 lat temu oddaje aktualność ciągle myśli i patriotyzmu tego wielkiego Polaka. Również jeden z cytatów: nikt tak jak Polacy nie kocha swojej ojczyzny, mówi o tym, że to był wybitny patriota. Również inni mieli o nim bardzo dobre zdanie. Mówimy, że był to patriota, przede wszystkim żołnierz i polityk. Politykiem nie chciał być, ale takie czasy były, że musiał w określonych sytuacjach podejmować decyzje, które były rozbierane jako polityczne. Ale drugi wybitny Polak, generał Władysław Sikorski, powiedział o nim: jest to dowódca lojalny, nie polityk, który sam i swym podwładnym żadnej polityki prowadzić nie pozwoli. Myślę, że te cytaty dobitnie świadczą o mądrym wyborze społeczności szkolnej, szkoły w Rzeczenicy, tego patrona. Oprócz generała Władysława Andersa dzisiejsze święto ma również wymiar historyczny, gdyż ono jest symbolem i ciągłością tej placówki oświatowej w Rzeczenicy. I nikogo nie trzeba przekonywać, że tak jest. Szkoła w Rzeczenicy powstała w 1945 roku. Ma swoją oczywiście ciągłość, które dzisiejsze szkoły podstawowe i gimnazje są kontynuatorami. I chciałbym powiedzieć o kilku osobistościach związanych z tą placówką. Mimo że części z nich nie ma, to jednak oni są również bohaterami. Niekwestionowaną liderką i pionierem oświaty polskiej była pierwsza dyrektor szkoły, pani Jadwiga Kłosówna, która właśnie w 1945 roku rozpoczęła tutaj swoją działalność. Zostając dyrektorem szkoły, miała 40 odpowiednie doświadczenie pedagogiczne. Stworzyła tutaj tą placówkę od podstaw. Nie ukrywała swej religijności i w narastającym okresie stalinizmu została pozbawiona tego stanowiska kierowniczego na początku lat 50. Kadra była niestała, zmieniała się, ale jeszcze o dwóch osobach z początku szkoły należało wspomnieć. Józef Dworzecki. 4 lata, od 46 do 50 roku pracował w tej szkole. Wybitna osobistość, pedagog. Odszedł później do pracy w Czupowie, następnie pracował w studium nauczycielskim w Kołobrzegu, doktoryzował się, jest wychowawcą wielu nauczycieli tego kierunku. Mieliśmy przyjemność jego gościć na obchodach 50-lecia istnienia szkoły. Dzisiaj ma 88 lat. Wiem od dyrektora, że zostało wysłane zaproszenie, no ale ze względu na wiek nie mógł przybyć. Bardzo ciepło wspomina tą placówkę. Była to naprawdę osobistość pedagogiczna. Również pani Irena Szymańska na przełomie lat 40 i 50, 4 lata pracowała w tej szkole, a następnie 30 lat była dyrektorem przedszkola w Rzeczenicy i położyła olbrzymie zasługi w oświacie, pracy społeczno-kulturalnej na terenie gminy Rzeczenica i samej Rzeczenicy. Następnie historia 3 dekady od początków lat 50. do początków lat 80. to kierowanie tą placówką przez kierownika, następnie dyrektora Mariana Jaśkiewicza. Jego dorobek zawodowy, jego przekonania, poglądy można znaleźć w kronice, której był współautorem. Pozostawił jest ona cennym źródłem informacji, jak również 2 kronik, które już będąc na emeryturze napisał i pozostawił jako świadectwo. Olbrzymi staż i zaangażowanie w rozwój tej tutaj placówki położył pan Stefan Orzański, który z oświatą rzeczenicką był związany przez blisko 40 lat. Rozpoczął pracę w 1962 jako nauczyciel matematyki i fizyki. Później pełnił wiele funkcji kierowniczych w oświacie, w społeczności gminnej Rzeczenicy, pozostanie przede wszystkim jako ten, który doprowadził do rozbudowy szkoły, o nowe skrzydło szkoły, o salę gimnastyczną. To on był również inicjatorem i fundatorem sztandaru szkoły podstawowej, który bierze udział również w dzisiejszej uroczystości w 1986 roku, jak również był współorganizatorem obchodów święta 50-lecia istnienia tej placówki. Mówiąc o gronie pedagogicznym, często nie mamy świadomości, że przez 68 lat funkcjonowania tej szkoły pracę w tej placówce kontynuowało 120 pedagogów. Każdy z nich pozostawił swój ślad. Oczywiście najczęściej ten ślad jest trwały w zależności od ilości przepracowanych lat i takimi niekwestionowanymi liderami były osoby, które również dzisiaj są na tej sali. Jest to pani Aleksandra Orzańska, pani Irena Płaszczak, pani Agnieta Kasperowicz, pani Agnieta Wystron. Także brawa jeszcze raz dla tych. Tak się składa, że również można powiedzieć, no są inne czasy, inne zależności, w innym okresie się podejmuje pracę, w innym okresie się kończy, ale niezmiernie miło jest, że są Nauczyciele, którzy zbliżają się do 30-letniego stażu pracy, a zarazem są wychowankami tej szkoły, czyli można powiedzieć, że w murach tej szkoły przebywają już dobrych 30 kilka lat. Między innymi jest to pani Marzena Nachman, pani Teresa Rambuńska, pani Małgorzata Wojtyla. Jeszcze tutaj Pensulacy dla innych nauczycieli, którzy mają olbrzymi staż pracy. Wymieniłem te trzy panie ze względu na to, że również są wychowankami, tak jak powiedziałem, tej placówki. Wiele innych osób długoletnią pracą się zasłużyło i myślę, że naprawdę jest to ich święto. I drudzy bohaterzy społeczności szkolnej to uczniowie tej szkoły. Kiedy placówka rozpoczynała funkcjonowanie w 1945 roku, znajdowało się tutaj zaledwie 40 rodzin polskich, resztę to była ludność niemiecka. Czas był trudny. Roczniki, które rozpoczynały naukę w 1945 roku, to były roczniki, które powinny rozpocząć naukę o wiele wcześniej, ale czas wojny to uniemożliwił. Także w pierwszych latach 45-47 nie można było nawet mówić o absolwentach, bo wiek tych uczniów był różny. Kończyli oni po prostu w tym momencie edukację. Pierwsi absolwenci wyszli z tej szkoły w 1948 roku. I pozwoliłem sobie w jakimś momencie swoich zainteresowań podsumować, ile absolwentów oraz uczniów było związanych z tą szkołą. Wyszła, proszę Państwa, to liczba 2450. Licząc od 2002 do 2012 roku 416 uczniów gimnazjum, mamy imponującą liczbę ponad 3000 uczniów, którzy byli związani z tą szkołą. I myślę, że dzisiejsze święto właśnie jest niejako również uhonorowaniem tych wszystkich, którzy czują związki mocne, emocjonalne z tą placówką. Są na tej sali przedstawiciele, którzy pełnią ważne funkcje publiczne, ważne stanowiska. Są radni, którzy teraz podejmują określone decyzje. Także myślę, że jest to świetne. A na pamiątkę dzisiejszej uroczystości od władz samorządowych naszej gminy chciałbym przekazać dedykację. Panie Przewodniczący, pozwolę sobie poprosić Pana, żebyśmy razem wyleczyli, a ja przeczytam tą dedykację. Władze samorządowe gminy Rzeczenica z uznaniem przyjęły decyzję społeczności szkolnej Zespołu Szkół Rzeczenica o wybraniu na patrona szkoły generała Władysława Andersa, co jednoznacznie wiąże się z pragnieniem kultywowania pamięci o wybitnych Polakach. To z kolei dowód troski pedagogów o chęć wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycji narodowych. Posiadanie patrona i sztandaru to powód do dumy, ale i zobowiązania. Od tego momentu wasza społeczność jest w posiadaniu szczególnego symbolu. Symbolu patriotyzmu, Polski, narodu i małej ojczyzny. Symbolu, który na zawsze będzie ważnym atrybutem szkolnej tradycji. Dzień nadania szkole imienia oraz wręczenie sztandaru to podniosłe wydarzenie wieńczące wysiłki organizatorów i dotychczasową pracę w społeczności szkolnej. W imieniu wspólnoty gminy Rzeczenica składamy gratulacje i wyrazy uznania dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, uczniom i rodzicom. Życzymy również kolejnych dobrze zapisanych kart w dziejach waszej szkoły. Wyrażamy przekonanie, że to wydarzenie będzie inspiracją do dalszych, równie wartościowych i wzniosłych działań, które wzbogacą jej historię. Niech ten sztandar będzie również znakiem więzi łączących uczniów, obecnych z tymi, którzy opuścili już progi tej szkoły oraz z tymi, którzy będą do niej uczęszczać. Prezentujcie ten sztandar z dumą i czcią podczas ważnych uroczystości, w których reprezentować będziecie swoją społeczność szkolną. I w imieniu społeczności gminy Rzeczenica pozwoliłem sobie podpisać to również z panem przewodniczącym Zygmuntem Wilczykiem. Proszę panie przewodniczący. Dziękuję za kolejne miłe słowa, za życzenia. Proszę o zabranie głosu Życzymy, aby sztaba był symbolem dalszego rozwoju szkoły, chlubą społeczności uczniowskiej. Niech ten sztaba towarzyszy uczniom w uroczystościach szkolnych, gminnych i środowiskowych. Nieście wysoko rozmawiając imię szkoły i jej patrona generała Władysława Andersa. Niech wskazuje Wam, jak żyć i pracować dla dobra ojczyzny. W tym szczególnym dniu składamy kadrze nauczycielskiej, pracownikom szkoły oraz uczniom serdecznych gratulacji. Życzymy sukcesów, satysfakcji w pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dowódca 11 batalionu ewakuacji sprzętu pułkownik Muraskim w Korpisie oraz dowódca 52 batalionu armatowego ziemi czukowskiej pan pułkownik Sławomir Milewski. Dziękuję. Zapraszamy do jednego gościa. Korzenie, za zwyczaju, wartościach i normach skrzydła udzielają pasji do rozwoju. Niech więc ta szkoła w Rzeczenicy użycza korzeni i skrzydeł. Tego wam życzę z serca i moje życzenie jest takie, byście się nauczyli tej pięknej piosenki Czerwone maki na Monte Cassino i nie tylko nosiły te maki, ale także śpiewały te cudowne zwrotki, jakże pełne patriotyzmu. Szczęść Boże! Została się do tradycji, większej za chwilę południe w programie artystycznym. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Szanowni goście, jeśli nie, poproszę nauczyciela naszej szkoły, panią Małgorzatę o odczytanie listu, który skierowała do nas pani Anna Maria Anders-Kosta, która była zapraszana na uroczystość, ale niestety ostatecznie nie mogła przybyć. Jesteśmy w ciągłym kontakcie listowym, mailowym, stąd proszę o odczytanie tego listu od córki generała Władysława Andersa. Szanowni zgromadzeni, drogie dzieci, droga młodzieży. Dzisiejszy dzień jest bardzo ważnym dniem dla Waszej szkoły, bowiem wielki Polak, patriota i żołnierz II Korpusu Polskiego, generał Władysław Anders, mój ojciec, stanie się patronem Waszej szkoły. Od najmłodszych lat, gdy po raz pierwszy pójdziemy do szkoły, zaczynamy od zapamiętywania. Zapamiętujemy zasady gramatyki, zapamiętujemy zasady matematyki, pisowni, rymy wierszy, przeciekawe reguły biologii, życia zwierząt i ludzi, wydarzenia naszej historii. W późniejszych latach pogłębiamy te zasady. Uczymy się wyciągać z nich własne wnioski, uczymy się myśleć samodzielnie, aby później umieć już podejmować trafne decyzje, aby dawać sobie radę w życiu. Czym lepiej zapamiętamy to, czego nas nauczyciele uczyli, tym lepiej będziemy sobie dawać radę z przeciwnościami, które niesie każde życie. Czym więcej zapamiętamy, tym lepiej będziemy przygotowani na to, co nas spotka. A więc chodzi przede wszystkim o pamięć. Jednym z elementów, jakie wszystkie społeczeństwa i narody wprowadzają, aby ją utrwalić, są nazwy, czyli imiona. Nadawanie imion instytucjom, miastom czy ulicom ma na celu utrwalenie wartości, jakie dane nazwa niesie. Ma na celu zapamiętanie tego, co w nazwie ukryte, aby w chwili jej przypomnienia od razu czerpać z nagromadzonej w nazwie wiedzy. Jestem ogromnie dumna z wartości, jakie niesie pamięć mojego ojca, generała Władysława Andersa. Na pewno dużo wiecie o jego osiągnięciach militarnych, o jego cierpieniach, o jego waleczności. Ale przede wszystkim pamiętać należy, że był bezkompromisowym patriotą Polski. Całe życie poświęcił dla ojczyzny. Od początków kariery wojskowej właśnie Polsce dedykował każde swoje poczynania. Wiedział, że siła Polski leży w jej odrębności, w niezależności, że warto i trzeba walczyć o jej wolność i suwerenność. Bo zapominając o tych wartościach, Polska wchłonięta zostanie przez potęgi Wschodu lub Zachodu. Bardzo żałuję, że nie mogę dzisiaj być z Wami i dzielić się radością nadania imienia mojego ojca Waszej szkole. Niech imię generała Andersa, dzisiaj nadane Waszej szkole, zawsze przypomina te wartości, które były mu tak bliskie. Ufajcie im. Ufajcie odwadze i konsekwencji działania, które mu przyświecały. Będzie to dla Was drogowskaz w życiu, które zaczynacie. Drogowskaz, który nigdy nie zawiedzie. Anna Maria Anders. tyran stał, Herod. Panie, cała Polska wola wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie, białe dróg krzyżowych biegi. Drogi długie, nie dojrzeć przez puszczę, przez śniegi. Wszystkie na północ, tam w kraj daleki płyną rzeki. Po drogach leci tłum wozów, jako chmury wiatrami pędzone. Wszystkie tam, w jedną stronę. Odbudowanie było możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu wielu osób, wielu instytucji. Za każdą udzieloną nam formę pomocy serdecznie dziękujemy. Dziękuję ogromnie za przybycie naszych gości, którzy swoją obecnością zaszczycili mury naszej szkoły w dniu naszego święta. Prosimy Państwa bardzo o wpisywanie się do wyłożonej księgi pamiątkowej. Będzie ona tutaj na stole, jak i później podczas poczęstunku. Drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, kochani uczniowie, Wam dziękuję za wszystko, co za nami. Za patriotyczną postawę, zaangażowanie i wkład pracy włożony w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Wszystkich tutaj obecnych zapraszamy do obejrzenia budynku szkoły, zwiedzanie wystawy poświęconej patronowi, a szanownych gości zapraszamy